Szanowni Państwo, w tej chwili na ekranie przewijają się czterocyfrowe kody PIN. Jak dojdą do końca, to będzie to ich skończona liczba, czyli wszystkie możliwe kombinacje PIN-ów do karty kredytowej, każdej jednej, którą widzimy między innymi na ekranie. Teraz, czy nawet jeżeli do takiego PIN-u dołączone byłoby imię i nazwisko jego posiadacza, czy to byłby problem? Nie byłby problem. Spokojnie takie informacje możemy upowszechniać. Możemy je upowszechnić wręcz w sposób otwarty dotąd, dokąd właściciel karty kredytowej posiada ją w swoim portfelu, czyli jest ona we właściwym miejscu. I to jest, proszę Państwa, siła i znaczenie second faktora, silnego uwierzytelnienia, czy też dwuskładnikowego uwierzytelnienia. Witam Państwa, moje nazwisko Tomek Kowalski. W imieniu firmy Sequent będę chciał dzisiaj zaprezentować Państwu rozwiązanie, które zostało wdrożone, tak jak Krzysztof powiedział, w banku BNP Paribas i które oferujemy jako nasze autorskie rozwiązanie nie tylko w Polsce, ale i wśród podmiotów za granicą. Za second faktorem stoi pewna statystyka, dość niechlubna, ponieważ ponad 80% wycieku danych tych również korporacyjnych, przede wszystkim tych korporacyjnych, bo tam jest największa bolączka. Za tą statystyką stoi wyciek hasła, nazwy użytkownika albo w wyniku zbyt słabego hasła, albo w wyciku bardzo powszechnych i niedrogich, ogólnie dostępnych metod phishingowych. Jeżeli do tego sobie dołożymy drugą statystykę, że około 30% tego wycieku danych to są zdarzenia, które odbyły się z wewnątrz organizacji, a nie z zewnątrz, to chodzimy do wniosku, że już nie ma odwrotu od implementacji tych metod, które leżą wśród zbiorów rozwiązań dotyczących Zero Trust. Dzisiaj, a szczególnie w dobie COVID-u, ten świat nie dzieli się już na bezpieczny, czyli wewnątrz organizacji, i niebezpieczny na zewnątrz. Nie budujemy już zamków otoczonych fosą, ale musimy dbać o to, żeby bezpieczeństwo było jak najbliżej użytkownika, jak najbliżej aplikacji. Rozwiązania takie jak drugi składnik uwierzytelniania, MFA, 2FA, korzystamy z nich na co dzień. Organizacje, te, które czerpią swoje przychody z branży internetowych, nie mogą sobie pozwolić na to, by ich użytkownicy byli okradani z tożsamości, więc w Facebooku, Twitterze, LinkedInie możemy znaleźć już rozwiązania, które spokojnie jako użytkownicy domowy możemy sobie zaimplementować. Ale jak popatrzymy sobie na świat dużych organizacji, to tak jak Krzysztof wspominał, to są organizacje bardzo trudne i tam już nie jest tak łatwo. Dlaczego? Właśnie dlatego, że ich infrastruktura przypomina Tetris. Te aplikacje były budowane latami w różnym staku technologicznym. Bardzo często są to aplikacje, do których nie mamy możliwości ingerowania w nie, nie mamy prawa ingerowania w te aplikacje, albo fizycznie jest to niemożliwe, ponieważ jest to na przykład firmware macierzy dyskowej, jakiegoś urządzenia sieciowego czy innego fizycznego komponentu naszej sieci. I normalnie, gdybyśmy podeszli do wdrożenia silnego uwierzytelnienia na tych komponentach wewnątrz naszej organizacji, to byłaby to syzyfowa praca. Trzeba by to robić jedna po drugiej aplikacji, bardzo często ingerować w kod tych aplikacji, więc jest to proces bardzo długotrwały, bardzo kosztowny, a w niektórych wypadkach wręcz niemożliwy. Natomiast w naszym przypadku to jest woda na nasz młyn, dlatego że właśnie w takich środowiskach chronimy aplikacje i użytkowników przed atakami, przede wszystkim phishing, man in the middle, czy ataki typu replay. I to, co też zostało w pierwszej części prezentacji zaakcentowane, robimy to bez struktury, nie tylko tę korporacyjną, dużą infrastrukturę, gdzie serce naszego systemu będzie instalowane, ale również bez wpływu na środowisko pracy użytkowników, którzy potem będą logować się do tych aplikacji. Jest to bez kosztów integracji i bez udziału programistów, czy też specjalistów security, zasobów, które dzisiaj są bardzo drogie, a przede wszystkim trudno dostępne. To, co nas też charakteryzuje, to wdrażamy nasze rozwiązanie w środowiskach, o których nie wiemy absolutnie nic. Czyli nie ingerujemy w nie na początku, nic o nich nie wiemy, natomiast potem uczymy się ich i jesteśmy w stanie wdrożyć te wzorce ochronne dopasowane indywidualnie do każdej aplikacji. Cała implementacja dzieje się ekstremalnie szybko, co sprawia, że nasi klienci również łatwo są w stanie się przekonać do wartości rozwiązania na etapie jeszcze przed zakupem, testując rozwiązanie, gdyż w kilka dni powiedzieć na pytanie, w jakich obszarach i jaką wartość Sequent jest w stanie wnieść. To, co też ważne, często jak nie jesteśmy w stanie wdrożyć gdzieś silnego uwierzytelnienia, to kilka aplikacji zostawiamy na boku. Zostawiamy je nieosłonięte, nieochronione. I to powoduje, że jednak te drzwi dla intruza pozostają uchylone. W naszym przypadku tak nie jest. W naszym przypadku pokrywamy wszelkie możliwe punkty dostępowe,
punkty logowania zarówno do infrastruktury tej fizycznej, technicznej, jest to możliwe, jak i do aplikacji korporacyjnych, czego przykład stanowi wdrożenie w BNP Paribas. No i w ten sposób eliminujemy ten duży, ponieważ aż 80-procentowy obszar ryzyka. No i właśnie dzisiaj pokażę Państwu wersję wdrożenia naszego programu na jednej z aplikacji. Będzie to Amazon, aplikacja, co do której mamy pewność, że jej nie kontrolujemy i nie wiemy nic o jej środowisku. Tu mogą Państwo być troszeczkę zmieszani, że jest to Amazon, bo jest to przykład aplikacji zewnętrznej, a nie wewnętrznej, ale z naszego punktu widzenia to nie ma znaczenia. Po prostu Sequence jest w stanie ochronić i jeden, i drugi typ aplikacji. Kilka słów na temat samej architektury. Z naszego punktu widzenia istotnym jest, by Sequence był tym aktywnym uczestnikiem ruchu sieciowego. W zależności od tego, co zastaniemy w infrastrukturze zamawiającego, dopasowujemy ten model implementacji. Zazwyczaj Sequence znajduje się gdzieś w infrastrukturze sieciowej, stając się własnością zamawiającego, częścią jej infrastruktury, blisko części aplikacyjnej, gdzieś za warstwą, która balansuje ruchem. Po to, żeby w bardzo prosty sposób można było ten ruch do aplikacji od użytkowników właśnie przez Sequence przekierować, tak żeby on w tym ruchu mógł zrobić więcej. Jak to się dzieje? To znaczy Sequence na początku właśnie jako komponent sieciowy, czy też grupa komponentów, ponieważ mówimy też o instalacjach wielowęzłowych, takich bardzo wydajnościowych, ląduje w organizacji fizycznej części infrastruktury, tam jest uruchomiony, po wstępnym skonfigurowaniu zaczyna przyglądać się temu, co się dzieje. Co się dzieje w infrastrukturze sieciowej, jak logują się użytkownicy, do których aplikacji, wreszcie wypuszcza takie sondy, przy pomocy których jest w stanie zweryfikować, jak aplikacja jest zbudowana, jaki stack technologiczny, jakie warstwy, z czego. I mając tę wiedzę, jesteśmy w stanie w sposób automatyczny, przy pomocy właśnie mechanizmów już zaszytych w Sequence, zbudować wzorce. To się dzieje bardzo szybko, jeden taki przykład właśnie dzisiaj pokażę. Jesteśmy w stanie zbudować takie wzorce ochronne, które nakładane są na każdą aplikację, która będzie chroniona przez Sequence. Dobrze, to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę w tej części prezentacyjnej. Przejdźmy wobec tego do pokazu samego Sequence'a.